Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Wymiana samodzielna uszczelki pod głowicą we własnym garażu. Kto ogląda, to wie, z jakimi ciekawostkami się spotkałem, styknąłem. Dobra, dzisiaj zaczniemy składać to dalej. Pokażę Wam, co zrobię. No i chyba na tą chwilę tyle. Dobra, pierwszą rzecz, jaką zrobię, kręcę świecę w głowicę, żeby mi tu już syp nie leciał do środka żaden, więc to na początku to zrobię. Kolejną rzeczą, jaką zrobię, bo to wygląda to strasznie wszystko suche, tu są niby śruby, ale tu są kanały do tego wałka, do smarowania. Pozalewam to wszystko oliwą, ponasmaruję to wszystko oliwą, żeby to po prostu było nasmarowane, żeby to generalnie było tak mokre, jak było w momencie, kiedy rozbierałem to. Także tak to zrobię. Widzimy się. Pozalewałem te otwory, założę te kółko, pokręcimy tym wałkiem. Oczywiście nie ma dźwigienek, więc się nic nie zrobi, możemy tym śmiało kręcić. Powinno połknąć tą oliwę. No, pasuj, kurde, mam nadzieję, że jestem. Także pokręcę, uświnię to olejem, żeby to miało sens, żeby to było nasmarowane i będziemy robić dalej. Wałek mamy posmarowany, koło założone. No i dobra, najważniejsza rzecz, pasek rozglądu. Dobra, słuchajcie, to więc tak, ja to zrobię tak. Na tym kółku jest znak. Trzeba go znaleźć. Zaraz go poszukam. Tutaj jest. Tu jest na tym. Trzeba wam to pokazać. Znak. O tutaj. I to jest ten znak. I tu ustawimy go do góry. Teoretycznie do góry. Teraz na dolnym kółku. Na tym kółku, na samym dole, też jest znak. Poczekajcie, muszę zdjąć koło pasowe. I teraz na tym dolnym kółku mamy tutaj też znak. I on jest, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. Ja tu mam go, ktoś go namalował na biało, później ja na czerwono. Ja zaznaczyłem flamastrem na czarno. I na obudowie flamastry jest na czarno. Czyli te kółko musi być mniej więcej tak. Ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, jak one będzie. I teraz słuchajcie, co dalej. Bierzemy pasek. I na pasku, ten jest używany, są też dwie kreski. Pierwsza kreska, druga kreska. Mamy drugą kreskę, tu mamy pierwszą kreskę. Oczywiście to widzicie, tu pierwsza, tu druga. Ja sobie muszę to zaznaczyć. Tylko jak to zaznaczyć? I pasek ma się kręcić w tą stronę. Czyli robimy tak. Zakładamy pasek. Tu, gdzie jest ten znak na tym kole, ma być pierwsza kreska, która jest na pasku. Ona jest tu słabo widoczna, bo pasek jest używany. Ale tak ma to być. I teraz czekajcie chwilę. Kurwa, jak to wam pokazać, żeby... Muszę to wziąć na głowę, no nie ma opcji. Bierzemy. Tutaj jest to. Przekładamy ten pasek tak mniej więcej, jak ma być. I musimy go tak założyć, żeby ta druga kreska, ta biała, żeby ona wyszła nam na tym znaku.
Czyli poczekajcie, no musimy się rozstać na chwilę, ja muszę tu zobaczyć, jak to wychodzi. Dobra, pasek jest założony, jeszcze nie naciągnięty do końca. Teraz reasumując, znak na kole, biała kreska na pasku, to jest kreska biała oryginalnie zrobiona na pasku, jak go kupujecie, to będziecie mieli. Oczywiście kierunek kręcenia się zachować trzeba. I teraz tutaj druga kreska, więc tu macie znak na kole i druga będzie kreska na pasku. I to się musi nam zgadzać. Ewentualnie jak zdejmujecie pasek, to możecie sobie zaznaczyć to na znaki, nie wiem, czymś tam, czym sobie tam chcecie. I teraz słuchajcie, i teraz napinamy ten pasek. Ja go napnę. Jak napniecie już pasek, to jeszcze raz sprawdzacie, czy znak ten zgadza się ze znakiem na pasku i ten na dole. Mam nadzieję, że to osłony się zakłada już po pasku, a nie przed. Dobra, pasek jest napięty, on tu ma trochę tam, chyba to jest dobry luz, nie jest za duży luz. I teraz generalnie, no muszę założyć te dźwigienki. Rozrząd jest ustawiony, to wałek już mi się ułożył tak jak ma być do tych dźwigienek. Muszę założyć teraz te dźwigienki. Także biorę się za zakładanie dźwigienek. Dźwigienki mamy założone. No i teraz możemy obrócić motorem. Zobaczyć, czy złożyliśmy to dobrze, czy jest kolizja, czy nie ma. Także obracamy. Opa. A jeszcze muszę założyć kółko, bo inaczej nie obróci. Dobra, kółko przykręcone. Robimy obrót. Także motor się obraca bez problemu, rozrząd jest dobrze. Mamy to złożone. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o rozrząd. Jak poustawiacie te znaki według, znaczy do paska wszystko, czyli do tych kresek na pasku, to po zrobieniu obrotu to Wam się nigdy w życiu nie zgodzi. Tamta część paska, co jest na plecach, jest dużo, dużo dłuższa. I żeby Wam się zgodziły te znaki paska z kółkami, musicie tyle obrotów motoru zrobić, co jest zębów na pasku. Inaczej Wam się to nie zgodzi. Ale motor się obraca, tu nie ma co szukać dziury w całym. Biorę się dalej za składanie. Bierzemy się dalej za składanie. Musimy teraz ustawić zawory. Muszę iść se narysować, wydrukować schemat, bo nie pamiętam, jak to było. Jest filmik na moim kanale, jak się ustawia zawory. Także ustawimy zawory i widzimy się ponownie. Ewentualnie może ja zakończę ten odcinek na tym. Także ja się biorę za ustawianie zaworów. No i dobra, no i widzimy się, jak ustawię zawory w kolejnym odcinku, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.